Powoli pustoszeje plac koronacyjny. Dzisiaj w Bazylice Limanowskiej odbyły się centralne uroczystości 50. rocznicy koronacji cudownej Piety Limanowskiej. Diecezja tarnowska była bliska sercu Ojca Świętego. Stanowi przecież cząstkę metropolii krakowskiej. W homilii kardynał Stanisław Dziwisz przypomniał wydarzenia z 11 września 1966 roku, kiedy to ówczesny metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła koronował Pietę Limanowską. Przypomnę słowa Ojca Świętego, które wtedy wypowiedział. Wypadło mi przyozdobić po raz wtóry królewskim diademem figurę Matki Bożej Bolesnej, słynnej Piety z Limanowej, z diecezji tarnowskiej. Ze szczególnym wzruszeniem patrzę dziś na tę figurę, synącą łaskami. Wkładam te korony na głowę Odkupiciela Świata i Jego Matki, niejako w momencie największego jej bólu i równocześnie najpełniejszej współpracy i udziale w odkupieńczym dziele Syna, w momencie, gdy ona trzyma w naszym matczynych kolanach martwe ciało Chrystusa. Niedługo po tym, jak w osobie świętego Jana wszyscy zostali jej oddani jako synowie i córki, a ona została im dana jako matka. W mszy świętej uczestniczyli rolnicy z okolicznych miejscowości, którzy przynieśli ze sobą wieńce dożynkowe w podziękowaniu za tegoroczne zbiory. Jan Paweł II znał tę ziemię, wędrował po niej, mówił o tym starym sądzu i kochał ją. Podziwiał zamieszkujących tę ziemię ludzi, ich pracę i ich pobożność. Ukoronowanej Matce mówimy słowami pieśni. Wiary ojców bronić będziemy pod tym znakiem, ale bardziej jeszcze prosimy, by ona sama strzegła tej wiary w nas i w przyszłych pokoleniach. Dziś możemy Ojcu Świętemu powiedzieć, papieżowi świętemu, że tę wiarę, o którą prosi Matki Bożej, zachowujemy. A świadectwem jest wasza obecność dzisiejszy w tym sanktuarium. W uroczystości brali również udział politycy, samorządowcy, poczty sztandarowe szkół i straży pożarnych oraz innych organizacji działających na terenie Limanowszczyzny. Dzięki Bogu za dar koronacji dokonanej przed 50 laty przez ówczesnego metropolitę krakowskiego arcybiskupa Karola Wojtyłę, a dziś świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego orędownika w niebie, uwielbiamy i wychwalamy Trójcę Przenajświętszą, powtarzając słowa: Ciebie Boże chwalimy. Ciebie Boże chwalimy. Na zakończenie uroczystości biskup Andrzej Jerz ponownie zawierzył Limanowskiej Pani całą diecezję tarnowską. Z kolei kustosz bazyliki ksiądz dr Wiesław Piotrowski podziękował wszystkim za uczestnictwo w obchodach. Rzeczywiście przez te 50 lat oświecała nasze drogi i uczyła nas Chrystusa. Dlatego dziękujemy dziś Panu Bogu za tę Matkę i dziękujemy jej samej za jej nieustanną opiekę i za to, że mimo naszych słabości przytula nas do swojego serca, jak kiedyś tuliła Jezusa. Tu była łąka w tym miejscu. I po tej wspaniałej uroczystości widziałam kardynała Wojtyłę. Widziałam, bo stałam gdzieś w tym miejscu i byłam, szczęście chyba mi dopisało, że byłam bardzo blisko. Przyszliśmy wcześniej, to miejsce było wspaniałe. I przepiękna uroczystość, a potem, gdy ludzie się rozeszli, zostaliśmy, bo było misterium. Było o misterium, o historii cudownej figury w mordarce, początki, o tym, jak przybyła z Węgier. Z Limanowej dla TV28 Monika Antosz-Grodzicka.